Okej, cześć, nazywam się Piotr Szarmach, jak widać na załączonym slajdzie. Obecnie jestem programistą front-end w firmie SMT1, która zajmuje się monitorowaniem social media. Z WordPressem jestem związany w sumie od wielu lat razem z Mariuszem, Kasią, Rafałem, którego tutaj nie ma, i Magdaleną. Też współorganizowałem lokalne WordUpy w Trójmieście. A w tej prezentacji chciałbym Wam pokazać, jak można zautomatyzować proces tworzenia motywów bardziej pod klientów, a nie pod jak gdyby repozytorium WordPressowe. I na początku mam pytanie takie do Was. Czy ktoś z Was ogólnie tworzył, już dewelopował motywy? O, to sporo osób, spoko. A czy korzystaliście, dewelopując te motywy, z takich narzędzi właśnie jak Webpack, Gulp? Dobra, preprocesory pewnie też. No i ekstra. Dobra. Pierwszy slajd jest taki podstawowy. Jak gdyby development motywów w najprostszej formie opiera się tak na dobrą sprawę o dwa pliki. Index.php i style.css. Wiadomo, w style.css zawieramy wszystkie instrukcje odnośnie kto stworzył ten motyw, na jakiej licencji, wszystkie style. A index.php nazwijmy taką logiką, niestety wraz z widokiem. WordPress domyślnie posiada jak gdyby swój standard kodowania, według jakich wytycznych mają być tworzone te motywy zarówno dla styli CSS-ów, JS-ów, jak i PHP-ów, plików PHP-owych. Wiadomo, jest to dosyć specyficzny standard, że tak powiem, walidacji tych plików. I jeżeli ktoś się przejmuje tym, żeby motyw był w 100% napisany tak, jak twórcy WordPressa chcą, żeby on był napisany, to jest pierwsza rzecz, jaką możemy sobie zautomatyzować. Czyli automatyczna walidacja kodu. Tak, żeby narzędzie, które nam to kompiluje, transpiluje, czy parsuje jakkolwiek, mówiło nam, że słuchaj, w tej linijce coś jest źle, możesz to naprawić, albo możemy to automatycznie fiksnąć za ciebie. Tak. Motyw składa się ze styli. Wiadomo. Jak gdyby stylem wynikowym jest plik style.css, który zawiera wszelkie definicje tego, jak nasz motyw ma wyglądać. Jednakże pod spodem, używając troszkę bardziej nowoczesnego podejścia niż takie klasyczne, korzystamy z preprocesorów. Dzielimy sobie pliki najlepiej na jakieś mniejsze części, które później są całością tego naszego pliku style.css, czyli mamy kompilację i najlepiej, jeżeli wysyłamy już na produkcję taki motyw, to robimy minifikację, żeby wiadomo był jeden request, którego wczytanie zajmuje jak najmniej czasu. I tutaj również to jest jak gdyby proces, że automatyczne importowanie styli, kompilowanie tych styli, połączenie wszystkich styli w plik wynikowy i minifikacja pliku wynikowego. I tutaj jak gdyby również mamy pole do popisu dla automatyzacji, czyli automatyczne importowanie, tak żebyśmy nie musieli każdej definicji pliku za każdym razem dodawać, tylko żeby jak gdyby narzędzie nam globalnie szczytywało te wszystkie pliki. Kompilowanie i minifikowanie stylów. Idąc dalej. Mamy JS-a, wiadomo. Założę się, że 90%, 99% projektów, które jako programiści frontend tworzycie, składają się z plików JS-owych. Oczywiście możemy użyć oldschoolowego podejścia z jQuery i to wszystko będzie działać. Jednakże no, obecny stack technologiczny wygląda trochę inaczej. Raczej staramy się pisać w minimum S6. A jak każdy z Was pewnie wie, albo zaraz się dowie, takie pliki nie są rozumiane z reguły przez przeglądarki. Trzeba je transpilować, najlepiej, nie wiem, przez Babela albo jakieś inne narzędzie, które lubicie, z którego korzystacie, tak, aby przeglądarki mogły zinterpretować poprawnie te pliki i wyświetlić użytkownikowi daną zawartość. Również jeżeli byśmy mieli za każdym razem jak gdyby odświeżać przeglądarkę po każdej zmianie JS-owej i sprawdzać w konsoli, czy wypluwają się jakieś błędy itp. itd., byłoby to uciążliwe, więc możemy zautomatyzować kolejną rzecz, czyli automatyczna transpilacja z użyciem na przykład Babela
i powiedzmy możliwość wypływania błędów w konsoli, w terminalu bardziej. Kolejnym elementem, który według mnie wymaga automatyzacji, nie wiem, jakie stosujecie też podejście do pisania motywów, ja akurat tworzę katalog ze źródłami, który później jest jak gdyby kompilowany, transpilowany itp. i trafia on do takiego katalogu produkcyjnego. Więc kolejną rzeczą, którą można by tu zautomatyzować, jest kopiowanie po prostu plików wraz na przykład z możliwością optymalizacji obrazków, kompresji tych obrazków, czy jakichkolwiek innych zadań, które potrafi wykonać takie narzędzie. Czyli kolejna rzecz, którą możemy automatyzować, kopiowanie asetów, grafiki, custom fontów, itp. itd. I teraz tak. Również podczas tworzenia motywów nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zmieniałbym na przykład coś w stylach i za każdym razem musiałbym się przeklikiwać na okno przeglądarki Command R czy tam Control R i musieć ogólnie odświeżać przeglądarkę, żeby zobaczyć efekt. Tak więc możemy skorzystać na przykład z takiego narzędzia Browser Sync, które automatycznie w momencie, kiedy ja wprowadzam jakieś zmiany, te zmiany są widoczne bezpośrednio w naszej templacie. Tutaj widzicie, teraz zmieni się kolor, potem zmieni się tło, potem trochę zmieni się treść tej strony. I to wszystko dzieje się bez jak gdyby przeładowywania witryny przeze mnie, tylko to robi narzędzie automatycznie. Jeżeli pracujecie na dwa monitory, to jest fajne. W jednym monitorze kod, w drugim przeglądarka. I to będzie fajnie działać. Czyli mamy automatyczne przeładowanie witryny wraz ze zmianami. OK. Co chcemy w takiej sytuacji osiągnąć? Przede wszystkim chcemy przyspieszyć nasz proces produkcji takiego motywu, developmentu, żeby był on skalowalny, szybki i przyjemny, zachowując ogólnie przyjęte standardy, czyli piszemy zgodnie z S6, korzystamy z preprocesorów, itp. itd. Pomóc nam w tym mogą trzy narzędzia. Webpack pierwszy, Gulp i Yoman. Jak gdyby Yoman trochę się różni od tych dwóch pierwszych, w sumie każdy od siebie się różni, ale Yoman jest totalnie czymś innym. I teraz tak, czym jest Webpack? Webpack według definicji to jest tak zwany module bundler. Co to oznacza? Krótko mówiąc, oznacza to tyle, że Webpack potrafi przetworzyć ożyte moduły, ich zależności i wypluć nam jak gdyby statyczne asety. Potrafi również obsługiwać inne pliki niż JS-y, tak jak tu widzimy, na przykład sasy, lesy. Jak gdyby zaskrobił sobie taką definicję ciężko konfigurowalnego narzędzia, chociaż od wersji 4 to się trochę zmieniło, już w sumie nawet nie musimy mieć defaultowego konfigu, żeby on działał, tak na dobrą sprawę. Instalujemy go albo poprzez NPM, albo poprzez Yarna, obojętnie kto co woli, to jest przykład z NPM-em. Jak gdyby command line interface instalujemy globalnie, natomiast samego webpacka jako dependencję devową. Na tym slajdzie mamy mniej więcej pokazaną strukturę, jak to działa. To jest z oficjalnej strony webpacka. Jest sobie plik JS, który posiada tam jakieś różne zależności i w efekcie dostajemy fajnie skompilowany, stranspilowany kod statyczny. Tutaj jest przykładowy taki prosty konfig. Ogólnie konfiguracja webpacka jest, tak powiem, załatwiana przez plik webpack-config.js. Mamy cztery korowe podpunkty, czyli entry point, output, loaders i plugins. W entry pointie wskazujemy, który plik ma być tym początkowym, od którego cała ta operacja ma się zaczynać. Oczywiście może być wiele entry pointów, to jak wolicie. Output, czyli tak na dobrą sprawę, gdzie te pliki mają trafić. Loadersy, można powiedzieć, że to jest coś takiego, co pozwala nam dać obsługę również innych typów plików, załóżmy TypeScripta czy cokolwiek innego. I pluginy, czyli rozszerzanie tego webpacka. Teraz tak.
Webpacka warto uruchamiać, jeżeli samego, bez innego narzędzia go uruchamiamy, to warto zawsze dodawać flagę watch, ponieważ wtedy on zawsze automatycznie widzi te zmiany, które my robimy w plikach. Jeżeli odpalimy Webpacka raz, wpisując tą komendę do terminala, on nie będzie nam watchował zmian w pliku. I mniej więcej wygląda to tak. Wpisujemy sobie Webpack z flagą watch. Ja teraz gdzieś tam w edytorze tekstowym. Tak, to było na defaultowej konfiguracji zresztą. Tutaj żadnej konfiguracji nie pisałem, dlatego też jest ten warning. Natomiast robię sobie jakieś zmiany w pliku index.js i Webpack automatycznie widzi, że coś się dzieje i ten plik mi transpiluje. Więc mniej więcej tak to wygląda. Następnym narzędziem, które chciałbym wam omówić, jest Gulp. Gulp jest tak zwanym task runnerem. Jak gdyby jego zasada działania polega na tym, że definiujemy taski, które on później przetwarza. Możemy jemu na przykład kazać kompilować style, transpilować pliki JS-owe. Ogólnie podobne operacje jak Webpack potrafi robić, ale no, to nie jest to samo. To jest ogólnie task runner. Jest on dużo też prostszy w konfiguracji. Również posiada dużą rozszerzalność, jeżeli chodzi o pluginy, podobnie do Webpacka. I często bywa tak, że tak na dobrą sprawę nie potrzebujemy Webpacka, możemy skorzystać z Gulpa i to nam w 100% wystarczy. Jego konfiguracja, jak gdyby w najprostszej formie, wygląda w taki sposób. Również instalacja przez NPM, jak widzieliście. Wrzucamy sobie Gulpa, na przykład rozszerzenie, paczkę Gulp Sasa i piszemy sobie task o nazwie sas, gdzie w funkcji tutaj anonimowej definiujemy, co ma się dziać tak na dobrą sprawę. Czyli patrzymy na katalog SCSS, wszystkie pliki SCS-owe z Sasa bierzemy i następnie je kompilujemy do katalogu CSS. Również możemy dać takie polecenie Gulp Watch, gdzie podajemy ścieżkę, z którego mają być brane te źródła i następnie nazwę tasku, czyli będzie mniej więcej podobne działanie jak w przypadku Webpacka. On będzie też automatycznie obserwował te pliki pod kątem zmian i wykonywał te taski, które my definiujemy. Gulpa uruchamiamy w taki sposób, albo Gulpa, wtedy musimy mieć taska o nazwie default, żeby to zadziałało, albo Gulp i nazwa taska, wtedy oczywiście odpali się odpowiedni task. I jak to wygląda, mamy pokazane na tym oto slajdzie, również jest wpisywane polecenie Gulp Sas. Dostajemy informację, że on zaczyna ten plik podglądać, że tak powiem, obserwować. Ja wprowadzam zmiany w edytorze kodu. I to wszystko jest automatycznie kompilowane. Tak więc nie musimy za każdym razem wpisywać polecenia Gulp i czekać, aż to się wykona. Wprowadzamy zmiany w SCSS-ie i znowu wykonujemy to polecenie. Nie, możemy to sobie zautomatyzować. Kolejnym narzędziem jest Yoman. Yoman jest tak zwanym generatorem kodu. Pozwala on nam stworzyć jakby goły projekt na podstawie generatora, który jest udostępniony w repozytorium Yomana. Na przykład jeżeli chcemy sobie postawić szybko jakiś projekt reaktowy i nie chcemy zaciągać tych wszystkich paczek, tworzyć pakiet JSON-a, to po prostu używamy odpowiedniego generatora z Yomana. Instaluje się go również poprzez NPM-a, najlepiej globalnie, żeby mieć dostęp do tej komendy yo. I w kontekście WordPressa, tak na dobrą sprawę, trafiłem na bardzo dobry generator Hizel od firmy X5, która okazuje się, że również posiada biuro w Krakowie, o czym dowiedziałem się całkiem niedawno. Hizel pozwala nam tak na dobrą sprawę postawić WordPressa w kilka sekund, dosłownie powiedzmy 2 minuty, na dobrą sprawę. Jest on z nowoczesnym stackiem technologicznym, czyli mamy tam Webpacka spiętego w Gulpa, nie trzeba tego konfigurować, to wszystko już jest fajnie spięte. Również możemy pisać albo w S6, albo w jQuery, jeżeli ktoś lubi tak oldschoolowo sobie popisać. Jest również wydzielenie logiki od widoków,
Czyli nie mamy czegoś takiego, że wszystko leci do plików PHP-owych i tam jest pomieszanie jedno wielkie, tylko jest tam użyta wtyczka Timber, korzystamy z Twiga. Również cały PHP-owy kod jest napisany obiektowo, więc możemy sobie rozszerzać dowolne klasy, jeżeli to potrzebujemy. I też jest dbanie o dobry kod, zgodny z wytycznymi. Czyli w momencie, kiedy budujemy jak gdyby wersję produkcyjną, uruchamia nam się ESLint, CSS-Lint i tym podobne narzędzia i one weryfikują, czy nasz kod jest na pewno OK. Oczywiście te konfiguracje możemy sobie zmieniać, nie musimy się ich sztywno trzymać, więc możemy tam jak gdyby swoje zasady zaimplementować. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ten konfigurator Hizela. Wszystko odbywa się poprzez terminal. Wykonujemy komendę yo Hizel. Czekamy chwilę, aż tam to nam się wszystko odpali. Następnie podajemy nazwę projektu. Na przykład WordCamp 2018 Poznań. Następnie autora. Możemy wybrać właśnie albo frontendową templatkę, albo WordPressowy site, więc jak gdyby są też dwie możliwości. My się skupimy na tym WordPressowym sajcie. Możemy zainkludować jQuery, tak jak Wam powiedziałem. I teraz przechodzimy do tych wszystkich pól, które tak na dobrą sprawę mamy w klasycznym instalatorze WordPressa. Czyli podajemy title, podajemy URL-a, jak gdyby definiujemy nazwę użytkownika admina, hasło, maila i tego typu rzeczy. Też bardzo to jest ważna opcja. Możemy zdefiniować, gdzie są te sourcy naszej templatki, czy one są obok WordPressa, czy one są bezpośrednio w katalogu motywów. Ja szczerze mówiąc zawsze wybieram, żeby jednak było to rozdzielenie, tak na dobrą sprawę. I okej, w momencie, kiedy już uzupełnimy te wszystkie informacje, które są niezbędne, co tak na dobrą sprawę się stanie? O, tu jeszcze możemy wybrać sobie pluginy, które będą preinstalowane, oprócz Timbera i Disable Emoji i właśnie z tej listy jeszcze możemy jakieś wybrać. I teraz tak, Hizel zaciąga nam zawsze najnowszą wersję WordPressa poprzez WP Celi, więc zawsze będziemy mieli gwarancję tego, że nie korzystamy z jakiegoś starocia, tylko to, co pojawiło się w repo, będzie zaciągnięte. Zaciąga on sobie wszystkie narzędzia webpackowe, gulpowe, które są jak gdyby użyte w tym projekcie. Tworzy sobie wszystkie, znaczy instaluje te wszystkie dependencje, linkuje sobie to wszystko i po chwili, tak na dobrą sprawę, mamy już gotowy projekt. Wystarczy sobie odpalić komendę npm run dev i łącznie z browser synkiem, z kompilowaniem CSS-ów, transpilowaniem JS-ów, on to wszystko już ma. Więc my dosłownie w przeciągu 2 minut jesteśmy w stanie stworzyć jak gdyby taki boilerplate, na którym możemy dalej pracować. Tak, i tutaj informacja, że wszystkie wtyczki są poprawnie zainstalowane, całość się udała. Tak więc bardzo, bardzo dobre narzędzie. Jak gdyby struktura katalogów wygląda w taki sposób. Po lewej stronie mamy sourcy typowo frontendowe, natomiast po prawej stronie jest ta domyślna templatka z podziałem na właśnie klasy PHP-owe, templatki napisane w Twigu i pliki już tak stricte WordPressowe, te PHP-owe. Co też jest, o tutaj jeszcze mogę Wam pokazać 3 polecenia, które są jak gdyby w tym Hizelu już w package.json-ie napisane. Jest to npm run dev, lint i build. Lint służy do walidacji kodu, dev jak gdyby do dewelopowania, nazwijmy to tak, a build już do wyplucia wersji produkcyjnej. I jak wygląda tak na dobrą sprawę development w Hizelu? Wrzucamy sobie na terminalu te polecenie, npm run dev. Mamy informację, że pod naszym localhostem jest już gotowy projekt. Wchodzimy sobie załóżmy na index. I teraz tak, tutaj nie widać niestety edytora, bo jak gdyby ekran prezentacji nie był tak duży. Ja w tym momencie wprowadzam zmiany w edytorze i widzimy zarówno na konsoli, że nasze zmiany zostały zaaplikowane. StyleWatch zobaczył te zmiany,
przeładował nam browser synkiem naszą stronę i mamy proces developmentu totalnie zautomatyzowany. Nie musimy nic tutaj konfigurować, prekonfigurować, znaczy konfigurować, wszystko mamy już sprekonfigurowane. Jeżeli na przykład chcemy sobie zbudować już taki projekt, robimy npm run build, żeby na przykład wysłać na serwer produkcyjny do klienta. Ja specjalnie w tym projekcie zrobiłem też kilka błędów w CSS-ie. One zostały wylogowane na konsoli, to są warningi, więc jak gdyby one nie blokują procesu budowania. Natomiast mamy informację, że słuchaj, możesz to jeszcze poprawić, bo to nie jest napisane zgodnie z wytycznymi w plikach konfiguracyjnych. Więc też jak gdyby czas na code review troszkę zmniejszamy, no bo już mamy te błędy tutaj i programista może sam je sobie poprawić. OK. Łącznie z Hizelem też jest taka fajna metodyka CSS-owa, która pozwoli nam jak gdyby uniknąć tego typu egzystencjalnych rozterek. Specificity. Tak. No czasami niestety selektory są pisane w dosyć dziwny sposób i obliczyć specificity no, trzeba z kalkulatorem. Natomiast w Hizelu mamy coś takiego jak ITCSS. Niektórzy to wymawiają ITS. Ostatnio się dowiedziałem. Ogólnie założenia są takie, że mamy odwrócony trójkąt. To jest właśnie Inverted Triangle CSS. Mamy odwrócony trójkąt, na którego jak gdyby górnej podstawie jest rich. Na lewym boku mamy specificity. I na prawym boku, nazwijmy to, mamy jak gdyby dokładność elementu, explicitness, taką szczegółowość powiedzmy. Zaczynamy, dzielimy pliki tak na dobrą sprawę na 7 warstw, 7 katalogów, gdzie umieszczamy konkretne style. Są settingsy, czyli definicje kolorów, definicje zmiennych, definicje, nie wiem, gridów, jeżeli korzystamy, jakiegoś tam piszemy własnego grida, wszędzie tam są te definicje. Następnie jest warstwa Tools, która odpowiada za wszelkie funkcje, mixiny i tego typu rzeczy. Ogólnie ta warstwa nie wypluwa żadnego CSS-a, tak jak pierwsza. I dopiero w trzeciej warstwie, Generic, mamy pliki jak gdyby normalizujące, resetujące. To jest pierwsza warstwa, która ogólnie wypluwa jakiegokolwiek CSS-a. I zobaczcie, że ona ma dosyć duży zasięg w tym trójkącie. Następnie elementy. Są to, nazwijmy, natywne elementy HTML-owe typu H1, UL, LI, itp. itd. Je sobie stylujemy jak gdyby globalnie. Następnie są obiekty, warstwa obiektów, czyli tutaj możemy powiedzieć, że będzie to chociażby grid. Wszelkie jak gdyby kontenery, które definiują strukturę naszych styli, są wrzucane do tego katalogu. Później po obiektach jest główna, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, warstwa, komponenty. Tutaj dzieje się najwięcej. Cały user interface jest właśnie wrzucany do komponentów. A na samym końcu z najmniejszym reachem, ale jak gdyby z największym specificity są utilities lub trumpy, bo też tak widziałem, że ktoś definiuje tą ostatnią warstwę. Tam są z reguły takie helpery, typu jak na przykład w Bootstrapie pull left, pull right, które nadpisują wszystko, najczęściej z importantem. I tak tutaj to wygląda jeszcze jak gdyby w teorii, takiej totalnej. I również korzystając z tego ITCSS-a możemy poniekąd sobie automatyzować proces developmentu. Ja osobiście korzystam zarówno z tej metodyki, jak i z BEMA. Łączę to sobie i według mnie osobiście jest dużo lepiej, dużo łatwiej pisać tego typu style, niż jakbyśmy mieli w jakiś oldschoolowy sposób podchodzić bez żadnej metodyki do tego, jak to wszystko ma wyglądać. Więc polecam wam Hizela, polecam wam różne inne generatory, które możecie znaleźć na Yoomenie, bo jest ich sporo, ponad 7 tysięcy, tak na dobrą sprawę. No i korzystajcie z Webpacka i z Gulpa. Dzięki wielkie za uwagę. Ostatni slajd się nie pokazał. Nie, czemu. Okej, dziękuję.